Jeśli coś wiesz, to się nie chwal tym, bo dziewczyna, no, wystraszy się. Więc tak, im zaczniesz więcej podchodzić do tych dziewczyn, to wiele sytuacji będzie już się powtarzała. W moim przypadku to ja już widzę po chodzie mniej więcej, jakim typem jest dziewczyna, no nie? No, mi wystarczy jedna sekunda, naprawdę, jedna reakcja przy podejściu, już wiem o dziewczynie praktycznie wszystko, no nie? I powiem ci tak, jeśli wiesz, że dziewczyna coś zrobi, to nie mów tego. Bo wiele razy gdzieś tam wiedziałem na przykład, że dziewczyna, no, przykład opowie, no, ty mi podaj swój numer, to ty mi podaj swój numer. No i ja wtedy mogę jej powiedzieć, no słuchaj, przecież ja dobrze wiem, że jeśli podam ci swój numer, to nigdy do mnie nie zadzwonisz, no nie, boisz się powiedzieć, chcesz mnie spławić i tak dalej. No i laska w tym momencie widzi, że ją przejrzałem i jest kilka wariantów, które może się wydarzyć. Może się zrobić cała czerwona i powiedzieć: nie, nie, nie. Może powiedzieć ci: weź, ty jesteś dziwny, odejść, uciec, no nie, wiecie, ewakuować się. A może ci po prostu ściemnić, że nie, 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 nie. Coś tamtego, no nie. Wiele dziewczyn potrafię mega przerazić, bo ja potrafię na przykład jej napisać na kartce to, co powie, zamknąć tą kartkę, żeby nie widziała wnętrza, podejść do niej, nic nie mówić, powiedzieć jej: weź kartkę, następnie powiedzieć jej: słuchaj, na tej kartce jest napisane to, co zaraz powiesz. Ja i ona, ta, jasne, nie wierzy. Ja mówię: słuchaj, spodobałaś mi się, jak masz na imię? I ona: mam chłopaka. I ja mówię: no okej, to teraz otwórz tą kartkę. I ona: mam chłopaka. Jej laska czerwona cała i po prostu uciekała. No, naprawdę dla mnie już wiele gdzieś tam sytuacji jest już tak powtarzalnych, że ja po prostu przewiduję każdy krok dziewczyny i tak naprawdę ode mnie zależy, co zrobię z tej sytuacji, bo powiem ci tak, o, mi się nie chce użerać, że tak powiem, z toksycznymi ani z materialistkami. Je się da ugrać, no nie, je się naprawdę da ugrać, tylko szkoda energii, naprawdę tam trzeba byłoby zmarnować masę energii, no nie, ale nie, po prostu gra nie jest warta świeczki, tak ci powiem. Tak samo, no mówię, inny przykład, dziewczyna, stukam dziewczyną, ona nie ma orgazmów, no nie, no ja mówię: słuchaj, przestań się masturbować, to wtedy będziesz miała orgazm. No nie, nie, ja się nie masturbuję, nie, nie. Mówię: no przestań, przestań, tydzień czasu zrób przerwy. Nie będziemy się widzieli, zobaczymy się w przyszłym tygodniu. Ani razu masz nie kręcić DJ-ki i tak dalej i zobaczysz, co się za tydzień, no nie? No i ona tak zrobiła i ja gdzieś tam ją stukam i ona... Ja nie wierzę po prostu, ja po prostu, no, nie wierzę w to, co się stało. No i doszła, no nie? No mówię. Mam masę takich historii, no nie? Tylko powiem ci tak, o, jeśli coś wiesz, to o tym nie mów dziewczynie. Bo ona, większość dziewczyn, no wiecie, no, toksyczne i tak dalej są fałszywe, czyli ona zaraz tutaj wyczuje jakąś manipulację i tak dalej, zobaczy, że jesteś bardzo dobry w tym, no nie, zobaczysz, że ona udaje, ale tak naprawdę jest fałszywa i tak dalej. I ona po prostu ucieknie, no nie? Wiele razy jak gdzieś tam kasowałem panienkę jednym tekstem, no nie? Laska cała czerwona i tak dalej. Po prostu wszystko jej wywaliłem, wygarnąłem, no nie? Mówię, że i tak nie odbierzesz, no nie? I laska czerwona. No ale co z tego, że gdzieś tam ją dojechałem, no nie? I tak dalej, jak... I tak gdzieś tam nic więcej nie zrobię, no nie? To jest takie, no mówię, no...
To okej, może podziałać na ciebie, jak masz niskie ego, że dojedziesz dziewczynę, słuchaj, ja wiem, że ty ściemniasz, no nie, i tak dalej. No i tak będziesz ściemniała, że nie, i tak dalej, nie, ale i tak będziesz wiedział, no nie. Logicznie gdzieś tam przekonywać dziewczynę, no nie ma sensu. Jeśli coś wiesz, to działaj tak, żeby ona się nigdy o tym nie dowiedziała i staraj się odbijać to. Naprawdę. Jeśli wiesz, co dziewczyna zrobi, to przykładowo tak, no dziewczyna, gadasz z nią, super ci się z nią gada, daje ci ten numer i mówi, proponuje spotkanie. I ona gdzieś tam, no to w tym tygodniu mam szkołę, to nie. Mówisz weekend, na weekend, niedziela, nie, ja tam z koleżankami mam imprezę w niedzielę, będę odpoczywała, no nie, no to już widzisz, że kręci, no nie, i ona ci mówi, a przyszły tydzień, no przyszły tydzień, to ja tam mam wolne we wtorek, no to zadzwoń we wtorek, się gdzieś tam ogarniemy, no nie, no to ja już wiem, że już nie ma sensu, po co dzwonić, bo ona już kombinuje, no nie, naprawdę, ja już sobie idę w miasto, poznaję inną laskę. Jeśli dzwonisz do dziewczyny, no nie, ona nie odbiera i pisze ci SMS-a po kilku dniach, przeprasza cię, to ja też wiem, że to jest ściema, bo gdyby dziewczynie zależało, to by podniosła słuchawę, no nie, by odzwoniła i by ci to powiedziała i by zaraz proponowała gdzieś tam inne spotkanie, inny termin, a nie gdzieś jakieś przepraszam i tyle, nic więcej, zero terminu, czyli widzisz, że manipulacja z jej strony, że chce, żebyś dalej gdzieś tam za nią latał, no nie? Naprawdę. Mnie nie jest w stanie już zagiąć żadna dziewczyna. Ja, jakby dla dużo dziewczyn toksycznych jestem przerażający. Bo ja wiem, co ona zrobi. Ja wiem, co ona powie. Tak dziewczyny są proste. Jeśli trafiam na jakąś toksyczną, to ja, aha, już widzę po jej aurze, no nie? Krzywy ryj. Jeśli podchodzę do dziewczyny i ona się tak ciągle chichra, ha, to już widzę, że to jest fałszywy śmiech, no nie? Już widzę, że jest fałszywa. Bo jak można się śmiać z każdego mojego tekstu, nie? Ja rozumiem, że gdzieś tam coś powiem zabawnego, to się śmiej, ale gdzieś tam mówisz, podaj numer, ho, już ci podaję, ho. No nie, no to już widzę, że laska fałszywa, no nie? I po prostu udaje. Później zadzwonię i tak dalej, pokażę swoje prawdziwe oblicze, no nie? Naprawdę. I powiem ci tak. Okej, może gdzieś tam podnieś swoje ego, powiedz, słuchaj, ja wiem, co teraz powiesz, słuchaj, ja wiem, że tu mi powiesz nie, a jutro pójdziesz do klubu i będziesz się z kimś innym tam stukała i tak dalej, no nie, i ona ci powie, no ale no i tak może nawet być, no nie, i będziesz to widział i co, zaśmieje się laska pod nosem, no nie, i będzie miała to totalnie gdzieś, no nie, no bo to nie działa, to nie działa. Co z tego, że jej powiesz, że coś wiesz? Wow, super, fajnie, cool. Ona się zrobi czerwona, przykładowo zgasisz ją, się spoci i tak dalej. Zrobi jej się głupio. Jeszcze jak powiesz to w towarzystwie, to wszyscy gdzieś tam ją wyśmieją i tak dalej. No ale co to zmieni? Kiedy na chwilę swoje ego gdzieś tam podciągniesz. Podchodzisz do dziewczyny, gdzieś tam ona ściemnia, a ty mówisz, no przecież widzę, że jesteś materialistką, no nie, masz w portfelu, masz też tysiaka, no nie, i będzie ci zaprzeczała, no nie, i ucieknie, no ale no i po co gdzieś takim być, no nie, nie warto, nie mówi się toksycznej dziewczynie, że jest toksyczna, nie mówi się materialistce, że jest materialistką, no nie, bo się każda wyprze, każda się wyprze. Co, jedynie co możesz zrobić, to jeśli wiesz, co się wydarzy, to po prostu przewidzieć ruch przeciwnika. To tak jakbyś grał w szachy. Jeśli wiesz, jak przeciwnik, jaki wykona teraz ruch, no to jest punkt dla ciebie, jesteś w stanie go pokonać. Albo jakbyś grał w pokera, jeśli wiesz, jakie przeciwnik ma karty, widzisz.
zobaczyłeś, widzisz po jego minieniu, to wstawiasz wabank i go dojeżdżasz, no nie? Pokonujesz go. Zachowując pozory po prostu normalnego gościa. Ja muszę się mega kamuflować. Ja muszę czasem udawać takiego, no, nieogara, troszkę głupiego i tak dalej, no bo żeby dziewczyna się nie domyśliła, że jestem w tym naprawdę dobry. To jest tak, jakby ci to powiedzieć, silny udaje słabego, by pokonać silnego. Rozumiesz? Udajesz słabego, głupiego przy tym silnym, żeby po prostu poczekać, aż spuści gardę na ułamek sekundy i go pokonujesz. Boom. Tak samo jest z dziewczynami. Ja działam w porządku. Jeśli dziewczyna jest w porządku, podchodzę, naprawdę ci potrafię powiedzieć, słuchaj, dziękuję, mam chłopaka, jestem w związku, mam dziecko, czy coś tam, jest, pokazuje mi obrączkę, to ja mówię, okej, okay, rozumiem, trzymaj się, wszystkiego dobrego, no nie, bo laska jest w porządku. Natomiast gdy podchodzę do dziewczyny, która już widzę, że to tak naprawdę mi się nawet nie chce z nią gdzieś tam gadać, no nie? Unikam. Natomiast jeśli trafię na dziewczynę, która kombinuje, widzę to, no to wtedy pokonuję ją własną bronią. Pokonuję ją własną bronią. Bo nawet o tym nie wie. I przykładowo dziewczyna mi zadaje pytanie. Ile masz lat? Ja już wiem, że o co chodzi w tym pytaniu, już przewyższyłem, no to zawsze pytam, no a ty ile masz? No i ona ci przykładowo, po pierwsza, no ja mam 20, no to ja mam 23, spoko. Bum. Czy jest to prawdą, czy nie, nieważne. Ona chce mieć takiego gościa zbliżonym wiekiem do siebie, rówieśnika. Bum. Gdybym powiedział więcej albo mniej, no to by mnie nie ogarnął, znalazłaby jakiś powód. Jeśli materialistka przykładowo zadaje mi pytanie i tak dalej, to jej udzielam odpowiedzi takich, jakie ona chce usłyszeć. Pokonuję ją własną bronią. Naprawdę. Bo wiem, czego ona oczekuje. Naprawdę. Także, no mówię, jeśli no chcesz być w tym dobrym, to no mówię, nie przechwalaj się, bo wiele osób będzie chciało ci przeszkodzić, no nie? Nawet twoi kumple gdzieś tam, no powiesz mu, że powinieneś tak zrobić i on to zrobi i nie wyjdzie i on powie, no jesteś słaby, jesteś amator, twoje rady nie działają, jesteś amator i tak dalej, no nie? Będziesz szukał powodu, żeby cię dojechać. Tymczasem powód mógłby być inny. Źle to powiedział. Mówił to z głosem takiego przestraszonego pisklaka, patrzył się w dół i tak dalej. Dlatego nie weszło. Być może powiedział swoją gadkę, dziewczyna się uśmiechnęła i tak dalej, on uciekł. Czasem mówię, pomagam komuś i tak dalej, ja mówię, stoję gdzieś tam, widzę, mówię, stary, dziewczyna była tobą zainteresowana, a ty, ja pierniczę, ty po prostu powiedziałeś, co miałeś powiedzieć, uciekłeś od niej. I ona zobaczyła, że jest jakiś dziwny, nie? Wystraszyłeś się. Naprawdę. Także no mówię, jeśli wiesz przykładowo, że dziewczyna kombinuje, na przykład, dobra, zadzwoń do mnie w przyszłym tygodniu, no to idź już w miasto, poznawaj następną. Zadzwoń wcześniej. Powiedz jej, że zadzwoń, że w przyszłym tygodniu, a zadzwoń za 5 minut, no nie? Powiedz, że o kurde, pomyliłem się, no ale jak już odebrałaś, to dobra, ubieraj się, idziemy, zmiana planów. Wracaj, przebierz się, idziemy szybko na spotkanie. Bum! Jeśli wiesz przykładowo, że w sobotę dziewczyna idzie na kluby i tak dalej, no to musisz działać, musisz się z nią spotkać jeszcze przed klubami, no bo już po klubach już może być po panience. Ktoś inny nakręci emocje, zrobi coś tego. Jeśli na przykład poznajesz dziewczynę we wtorek, ona ci mówi, że w sobotę przyjeżdżają do niej koleżanki i tak dalej,
no to musisz się spotkać z nią przed koleżankami, bo koleżanki mogą na nią nagadać. Rozumiesz? Mogą koleżanki zniszczyć pozytywne emocje, wibracje twojej osoby. Z zazdrości, bo będzie jakaś toksyczna i nie pozwoli, no nie? I już jak zadzwonisz do niej w przyszłym tygodniu, to nie odbierze. Jeśli przykładowo masz okazję pocałować teraz dziewczynę, pomimo tego, że możesz już nigdy jej więcej nie zobaczyć, to czasem to trzeba to zrobić. Bo lepiej polec w działaniu, niż przykładowo już się więcej z tą dziewczyną nie spotkać. Naprawdę. No, sytuacji jest miliardy, no nie? Najpowszechniejsze to będziesz słyszał przy podejściu ciągle te same teksty. Mam chłopaka, no nieważne, czy jesteś nad morzem, czy w górach, no nie? I po pewnym czasie będziesz się śmiał z tego. Jeśli będziesz wiedział, że dziewczyna powie mam chłopaka, no to będziesz patrzył na coś innego. Jeśli wszystkie mówią, że mają chłopaka, to już ten tekst w ogóle ciebie nie interesuje, tylko patrzysz na coś innego. Czyli aha, ta powiedziała, że ma chłopaka, ale stoi i uśmiecha się. A druga powiedziała, że ma chłopaka i się nawet nie zatrzymała. Czyli aha, dobra, jeśli stoi i powiedziała mam chłopaka, to w ogóle się tym nie przejmuje. Mówię przykładowo przestań, jak masz na imię i rozmawiacie i ogarniasz dziewczynę, no nie? Jeśli widzisz, że dziewczyna przykładowo mówi, że ma chłopaka, ale się nie zatrzymuje, no to mówisz okej, rozumiem, trzymaj się, no nie? Bum. Zaczynasz po prostu się w tym odnajdywać. To jest właśnie doświadczenie. To można w sobie wyrobić. Ale najważniejsze jest to, żebyś nie mówił o tym tego dziewczynie. Jeśli wiesz, że ona powie, że ma chłopaka, to jej tego nie mów. Tylko odbij ten tekst. Jeśli tekst nie zadziałał, to zmień tekst. Jeśli ten drugi nie zadziałał, to zmień tekst. Aż do skutku, aż wymyślisz idealną odpowiedź. I laski będą wybuchały śmiechem. Jeśli zabierasz dziewczynę do siebie, do domu i nie możesz się z nią przespać, bo coś tam, to może czas coś zmienić. Może coś robić źle. Naprawdę. Musisz się nauczyć przewidywać. Im więcej poznasz dziewczyn, tym wszystko już będzie powtarzalne. Jak poznasz jedną, to wszystko będzie nowe. Jak poznasz 10, no to już coś tamtego. Jak poznasz 100, no to już się ukształtuje jakieś w głowie. Jak poznasz kilka tysięcy, to już zobaczysz, że wszystko działa według pewnych zależności i będziesz mógł się w tym super poruszać. Będziesz miał dużo większe efekty. Dlatego dzisiaj na przykład, jeśli podchodzę do dziewczyny i ona mówi, że ma chłopaka, nie jest zainteresowana, okej, spoko, to ja wiem, że to jeszcze nic nie znaczy, bo za tydzień, za miesiąc mogę ją zobaczyć, sama do mnie podejdzie, sama będzie się uśmiechała, rozumiesz? Ja wiem, że tak się dzieje, bo miałem tak masę sytuacji. Naprawdę. Po prostu wiem, jak dziewczyna się czuje po tym, jak do niej coś powiem, podejdę. Wiem, że wraca do domu, ma tego faceta i myśli o mnie. Jeśli dziewczyna myśli, no to się zakochuje i wtedy szuka tego faceta. Czasem powodem jest to, że chciałaby się ze mną spotkać i tak dalej, ale ma faceta i musi tego faceta gdzieś tam spławić. Więc jeśli mówię, przewidzisz ruch przeciwnika, no to będziesz miał przewagę. Ja zawsze mam przewagę nad dziewczyną. I tyle. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do usłyszenia.